Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Najka. Szczęść Boże wam wszystkim. Kochani, dzisiaj temat bardzo trudny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o piekle. O jakby o tym, jak wygląda piekło, kto do niego idzie, za jakie grzechy. Dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Informuję, że dzisiaj opieram się na tej książce napisaną przez francuskiego księdza. Ja nie umiem po francusku, więc napiszę tutaj po prostu jego imię i nazwisko, tak będzie po prostu prościej. Kochani, nie ukrywam, dzisiejszy temat jest bardzo trudny, ale jak to mówi Pismo Święte, kto ma uszy, niechaj słucha. Więc kochani, zaczniemy sobie od słów właśnie, co Pismo Święte mówi na temat właśnie piekła, bo wiele ludzi ogólnie zarzuca mi, na przykład po tym, jak ostatnio pokazałam takie obrazki z piekła, takie z wizji piekła, no to ludzie powiedzieli, że niezłe rzeczy najwidoczniej biorę, skoro takie rzeczy pokazuję. No bo jeszcze, że teraz się śmieję, dlatego że śmieszą mnie te komentarze tych ludzi, którzy mają zamknięte oczy. Oni mają takie klapki chyba na oczach, wiecie, tak jak konie. No, żeby nie rozpraszać ich, no, w brnięciu właśnie do grzechu. Tak bym to powiedziała, bo ludzie tacy właśnie nie chcą tego słuchać. Ale słuchajcie. Zapłonął żar mego gniewu, co sięga do głębin piekła. I to jest z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Pan mówi do Mojżesza. Następnymi słowami, bardzo ostrymi, są natomiast słowa Hioba. Nazywa piekłem krajem ciemności i mroków, okrytym mgłą śmierci, ziemią nędzy i ciemności, cieniem chaosu i śmierci, gdzie wieczny strach przebywa. I tutaj, wiecie co, ja wam powiem, dużo świadectw czytałam też na ten temat. W tej książce też są te świadectwa, nawet z egzorcyzmów, zdanie samego diabła. Sam diabeł nawet tutaj daje porady, jak po prostu nie trafić do piekła. Czajcie to. Oczywiście w Księdze Psalmów jest napisane, jak król Dawid mówi między innymi o grzesznikach. Nie ostoją się przed tobą bezbożni. Oczywiście tutaj mówi właśnie do Boga, nie? Niech precz odejdą grzeszni do krainy zmarłych. A raz mówi innym razem, niech się zawstydzą bezbożni i niech będą prowadzeni do piekieł. No i on ogólnie mówi tam również, ogólnie całe pismo wiele razy podkreśla, jakie tam są męki i cierpienia. Jak ja niedawno powiedziałam o tym, że w piekle możemy zostać ukarani za to, że na przykład popełnialiśmy na przykład grzech masturbacji, to ludzie się zaczęli śmiać i powiedzieli, no to niezłe, że tam szatany będą mnie dotykać, przecież to bardzo przyjemne, przecież w piekle będzie lepiej niż w niebie. Nie wiem, czy ci ludzie tak naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy. Ja widziałam, jak ludzie reagowali, szczególnie właśnie ci najsławniejsi influencerzy. No to niech się śmieją dalej, a ja będę dalej czytać. Dalej. Pismo Święte w Księdze Syracha nadaje następującą przestrogę dla grzeszników. Stos pascierzy, zgromadzenie bezbożnych, a ich wspólny koniec to płomień ognia. Droga grzeszników gładka, bez kamieni, lecz u jej końca przepaść piekielna. Tutaj właśnie, jak to jest napisane właśnie w tej w Księdze Syracha, powiem wam szczerze, ja tak często się nad tym zastanawiam, że właśnie zauważyłam, że osoby, które w ogóle mają gdzieś, za przeproszeniem Pana Boga, po prostu nie żyją z Nim, po prostu naprawdę żyją jak chcą, mają lepiej w życiu i prościej na przykład niż ja, ale jak tu jest napisane, ich droga jest prosta, bez kamieni, taka gładziutka, ale przepaść za to u końca jest piekielna. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Tutaj takie... Ludzie, wiecie, ludzie na szczęście się z tego śmieją. Ludzie się śmieją, jak ja mówię ogólnie o tym piekle, jak ja mówię o tych męczarniach, jak pokazywałam, jak to i co to szatany robią z duszą człowieka, po prostu nieskończenie wiele lat. Ale wiecie, tutaj też jest napisane, bezbożnicy, którzy na pozór drwią sobie z piekła, w rzeczywistości strasznie się go boją. Ci, którzy twierdzą, iż dla nich jest rzeczą dowiedzioną, że piekła nie ma, okłamują sami siebie i okłamują również innych. Ale nie ma czegoś takiego, jak oni myślą, dlatego że piekło i tak czy siak istnieje. Następną rzeczą jest, Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest od świętego Mateusza. W Księdze Objawionej, czyli Apokalipsie, mówi o antychryście i fałszywym jego proroku. I wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie będzie cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
No w ogóle, oprócz tego apostołowie w swoich listach wspominają o bojaźni sądów Bożych i o wiecznych karach zgotowanych dla nieprawych właśnie grzeszników. W ogóle swoją drogą święta Teresa miała również wizję piekła. Tutaj przeczytam wam to. No powiem szczerze, ja się tego osobiście boję, ale ja mówię wam, ja to jestem człowiek taki, że ja się wszystkiego boję. Może do kogoś innego to też trafi. Pewnego dnia, mówi święta Teresa, gdy się modliłam i zostałam sama, nie wiem jakim sposobem przeniesiona zostałam z moją duszą i ciałem do piekła. Natychmiast zrozumiałam, że Pan Bóg chciał mi pokazać miejsce, które zgotowali dla mnie szatani i na które zasłużyłabym grzechom, gdybym nie zmieniła swojego sposobu życia. Trwało to tylko chwilę, ale choćbym wiele lat miała jeszcze żyć, nie potrafiłabym tego zapomnieć, dlatego że wejście do tej męczarni zdawało mi się podobne do pieca. Bardzo niskiego, ciemnego i ciasnego pieca. Dno stanowiła obrzydliwa kałuża, nieznośnie śmierdząco, którą wypełniały jadowite gady. Na końcu widać było mur, a wydrążone w nim otworze ujrzałam samą siebie. Żadne słowa nie są w stanie dać wyobrażenia o tym, co ja tam wycierpiałam. Tego po prostu nie da się pojąć. Lecz ta męczarnia ciała są jeszcze niczym w porównaniu z konaniem duszy. Była to trwoga, udręczenie i ściśnięcie serca tak dotkliwe, a zarazem smutek tak rozpaczliwy i straszny, że na próżno siliłabym to opisać. Będzie to mało, jeśli powiem, że tam w każdej chwili cierpi się trwogę śmiertelną. Nigdy nie znajdę właściwych słów, by opisać ten ogień wewnętrzny i tę rozpacz. Wszelka nadzieja pociechy znika w tym straszliwym miejscu, a oddycha się wonią jakby morowego powietrza. Oprócz ognia i ciemności są w piekle inne kary i męki, inne sposoby cierpienia. Wymaga tego sprawiedliwość Boga, ponieważ potępieńcy zgrzeszyli różnymi sposobami, a każdy z ich zmysłów brał mniejszy czy większy udział w występku. Więc też i w potępieniu muszą brać udział w tym, by karane było to, co zawiniło, zgodnie ze słowami Pisma Świętego. Przez co kto grzeszy, przez to i karany bywa. Ja tutaj na przykład mówiłam właśnie o tych szatanach, które właśnie wtedy tak jakby no, dobierają się do naszych członków właśnie, gdy popełniamy grzech masturbacji. Mnie to ostraszyło. No tutaj jest napisane, ogień ten będzie karał w szczególności ten zmysł, który służył w popełnianiu grzechu. Święty Mateusz mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wyobraź sobie teraz, miły człowieku, w co się obrócą i co pod wpływem ognia i ciemności będą musiały cierpieć oczy potępieńca. Czyli na przykład te oczy, które tyle razy i przez tyle lat służyły do zaspokajania jego pychy, próżności, chciwości i rozwiązłości. I jego uszy, otwarte dla bezwstydnych rozmów, dla kłamstw, oszczerstw i bezbożnych szyderstw. I jego język, wargi i usta, narzędzia tylu zmysłowych wykroczeń, tylu bezbożnych i grzesznych rozmów, tylu zbytków w jedzeniu, a jego ręce, które szukały, pisały, roznosiły tyle rzeczy niegodziwych, które popełniły tyle czynów i zbrodni, szczególnie te najohydniejsze w historii ludzkości, czyli mordowanie nienarodzonych dzieci, tutaj jest mowa właśnie o aborcji. I jego mózg, narzędzie tylu miliona grzesznych myśli wszelkiego rodzaju. I jego serce, siedlisko jego zepsutej woli, wszystkich jego złych skłonności. I w ogóle całe jego ciało, dla którego żył, którego wszystkie zachcianki zaspokajał, pożądanie i namiętność, tak skapliwie zaspokajał. Mnie to przeraża, ja się zaczynam bać. Ja się zaczynam bać o siebie, czy ja sobie w tym momencie wspominam, wiecie, wszystkie swoje grzechy. Otóż i wszystko, choć wcale nie mało, co nam wiadomo z objawienia Bożego i Kościoła. O rozmaitych mąk, które za karę będą musiał cierpieć bezbożnicy, bluźniercy, rozwiązi, cudzozi, ułożnicy, złodzieje, pijacy, mordercy, pyszni, obłudnicy. Słowem wszyscy zatwardziali i nie czyniący pokutę grzesznicy. No ogólnie, wiecie, my mamy taką łaskę Bożą. My mamy zawsze się do niej jakby zwracać, zawsze o nią prosić. Jednakże jest tutaj też napisane tak. Bez łaski nie ma żalu, bez żalu nie ma nawrócenia, bez nawrócenia nie ma odpuszczenia, a bez odpuszczenia nie może być ani zmniejszenia, ani zupełnego w ogóle usprawiedliwienia jego kary. Ów ewangeliczny bogacz nie żałuje za swoje grzechy w ogniu piekielnym. On nie woła słów tylu, ach, żal mi, iżem zgrzeszył. On tak nie woła w tym piekle. On natomiast mówi, zgrzeszyłem. Woła tylko jedyne co to, cierpię męki w tym płomieniu. I to jest z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie jest to głos żalu, ale krzyk bólu i rozpaczy. I teraz bardzo ważne pytanie. Kto to jest grzesznik?
Kto to jest grzesznik? Bo wiecie, ja się często też sama siebie obwiniam, że może ja tutaj popełniam jakieś grzechy, że może właśnie ja wyląduję w piekle. I po prostu uwierzcie mi, że dzięki tej książce zrozumiałam, jak to naprawdę wygląda. Ale posłuchajcie, żeby nie mieć wątpliwości, jeszcze raz przypominam, że to są słowa właśnie z tej książki.